świecie dzieją się straszne rzeczy. Przebył raz ulicami Essen, było to chyba w 1937 roku, i nagle zobaczył idącego mi naprzeciw 16-letniego chłopca. Był strasznie wzburzony, ponieważ znałem go z mojej pracy z młodzieżą. Zatrzymałem się i pytam, co ci jest. Powiedział mi, że zawleczono go do szpitala i wysterylizowano, ponieważ jego matka była Żydówką. A gdy wrócił do domu, nie zastał już rodziców. Nigdy ich już nie zobaczył. Ojca aresztowano, matkę wywieziono do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Udało mi się przywiedzić tego chłopca do Holandii, skąd wyjechał do Ameryki. Nigdy jednak nie zapomnę jego zburzonej twarzy i słów. Zamlekli mnie do szpitala i wysterylizowali, bo moja matka jest Żydówką. Kiedy wróciłem do domu, no i rodziców już nie było. Takie rzeczy zdarzały się tysiące razy. I człowiek zaczyna pytać, a Bóg, gdzie jest Bóg? Czy nie ma na to nic do powiedzenia? Dlaczego Bóg milczy? W kolonii chory psychicznie wdarł się do szkoły podstawowej i miotaczem ognia zabił 12 małych dzieci i znowu musimy zadawać sobie pytanie, a Bóg? Dlaczego Bóg milczy? Albo ta młoda kobieta, która ma raka, powoli w strasznych męczarniach odchodzi od swoich dzieci. Kto to razem z nią przeżywał, ten musi zapytać, a Bóg? Dlaczego Bóg milczy? Jest wielu ludzi, którzy mogliby mu powiedzieć tu różne historie ze swojego życia i spytać na końcu, a gdzie był wtedy Bóg? Dlaczego milczał? Poeta niemiecki Friedrich Schiller w wierszu do przyjaciół napisał, że ponad gwiaździstym niebem musi mieszkać kochany ojciec. Dzisiejszy człowiek skłonny śpiewać, że nad gwiaździstym niebem nie może mieszkać żaden kochany ojciec. Kto zaczyna zadawać sobie pytania, gdzie jest Bóg? Dlaczego do tego dopuścił? Dlaczego milczy, gdy się dzieją takie straszne rzeczy? Może dojść do punktu, w którym zaświta niebezpieczna myśl, a może Boga wcale nie ma? Może niebo jest puste, że rację mają ateiści. Moi przyjaciele, ten, komu przyszło, że był taki myśli, powinien wpaść w panikę. Gdyby prawdą było, że Boga nie ma, to byłoby to przerażające. Wtedy my, ludzie, bestie, bylibyśmy pozostawieni samym sobie. Bylibyśmy jak zagubione dzieci, które nie mogą trafić do domu. Nie ma Boga, to byłoby okropne. Gdyby ktoś mówi, że jest ateistą, odpowiadam, nie wiesz, co mówisz, nic nad nami. Pozostawieni samym sobie, sami ze sobą. Nie ma nic groźniejszego dla człowieka niż drugi człowiek, no nie. Rzymianie mieli takie przysłowie homo homini lupus, co znaczy człowiek człowiekowi wielkim, strasznym. Nie zliczam, ile razy jako pastor słyszałem te pytania. Jak Bóg może do tego dopuszczać? Dlaczego milczy? Ponieważ tak często byłem pytany, chcę teraz na to odpowiedzieć. Z góry jednak, żeby was uszedzić, nie jestem osobistym sekretarzem Pana Boga. Nie zwierzał mi się, jakie ma plany, ani nie podyktował ich do stenogramu. Rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Właściwie to trochę głupie zadawać takie pytanie, jak gdybyśmy mogli zrozumieć Boga. Bóg, jakiego ja mógłbym zrozumieć? Byłby najwyżej dziekanem albo superintendentem. O tych to ja jeszcze mogę zrozumieć. Ale gdybym mógł zrozumieć Boga, to nie byłby on Bogiem. W Biblii czytamy, że Bóg powiedział kiedyś, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. To bardzo jasne i pouczające. Dzięki Biblii zrozumiałem jednak pewne sprawy i chciałbym teraz w miarę mojej możliwości odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg milczy. Pierwsze, z gruntu w fałszywym postawieniu pytania. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że pytanie, dlaczego Bóg milczy, jest postawione opacznie. Przy tak postawionym pytaniu można by wyobrazić sobie salę sądową, gdzie na krześle sędziowskim siedzi pani Kipsztyńska albo pastor Bóg. A na ławie oskarżonych siedzi Bóg.
wszystko, dlaczego milczy. Chciałbym postawić sprawę zupełnie jasno. Takiego Boga, który pozwoliłby nam zasiadać na krześle sędziowskim, a sam siadłby na ławie oskarżonych, takiego Boga nie ma. Pamiętam taką kapitalną scenę z czasów, gdy byłem młodym pastorem, mając 27 lat, wyszedłem bez sędzi w czasie, gdy wybuchł tam strajk górników. Ludzie byli bardzo wzburzeni. Pewnego dnia przechodziłem przez jakiś plac i zobaczyłem mężczyznę stojącego na skrzyni. Tam koło stało tłum ludzi, a on wygłaszał gwałtowne przemówienie. Mówił o głodnych dzieciach, bez zysku, niskich płacach i bezrobociu. Ujrzał mnie, nagle poznał i wrzasnął: „Ha, jest tu Blechard, chodźmy tu”. No i ja, przeważnie przyjmuję uprzejme zaproszenie, więc przybliżyłem się. Mężczyźni następowała się przybędą, także wyszedł masztowcy. Stałem teraz tu i około 100 górników. Muszę przyznać, że czułem się tu dziwnie, ale w uniwersytecie nie przygotowano mnie na takie sytuacje. Potem na skrzyni zaczął: „Słuchaj, mój Blecho, jeżeli Bóg jest, ja to nie wiem, może jest, to kiedy umrę, stanę przed nim i powiem mu”. Z głosem krzyku: „Dlaczego dopuściłeś do tego, że ludzi na polu bitwy rozczarowało nasz szczęty? Dlaczego pozwalasz, żeby dzieci padły z głodu, kiedy inni wyrzucają jedzenie, bo mają za dużo? Dlaczego pozwalasz, żeby ludzie zdychali na raka? Dlaczego? Dlaczego?” A potem powiem mu: „Ty tam wynoś się precz, zwiewaj”, krzyczał ten facet. I wtedy ja też zacząłem wrzeszczeć: „Bardzo słusznie, precz z tym Bogiem, precz z nim”. Cisza. Chcę zrobić zdumioną minę i powiedział: „Chwileczkę, a jest przecież pastorem. On chyba ma krzyczeć precz z Bogiem. Słuchaj, no to czego? Ten Bóg, przed którym może stanąć i tak rozdzielać paszczę, który pozwala wyciągnąć się do odpowiedzialności i może być oskarżony, a ty ma sędzią. Taki Bóg istnieje tylko w twoim wyobrażeniu. I o takim Bogu mamy powiedzieć tylko precz z nim. Precz z takim głupkowatym Bogiem, którego wymyśliliśmy sobie w naszych czasach, którego możemy oskarżać, wypędzać i wzywać z powrotem według naszych potrzeb. Takiego Boga nie ma. Ale coś ci powiem. Istnieje inny, prawdziwy Bóg. Przed nim ty staniesz jako oskarżony i nie będziesz mógł w ogóle otworzyć ust. On cię nie zapyta: dlaczego mnie nie krzyczyłeś? Dlaczego mnie nie wzywałeś? Dlaczego żyłeś w nieczystości? Dlaczego kłamałeś, nienawidziłeś, kłóciłeś się? Dlaczego?” Takie pytania on do mnie postawił, a ty nie będziesz mógł odpowiedzieć, bo słowa winę znam ci w gardle, bo nie mógłbyś na 1000 pytań, ale na jedno odpowiedzieć. Mamy takiego Boga, któremu moglibyśmy powiedzieć „Precz z tobą”. On jest święty, żywy, prawdziwy Bóg, który będzie mógł kiedyś powiedzieć „Precz z wami”. Chciałbym więc wam powiedzieć, byście słysząc ludzi robiących pochwy, żydów, udających, jak Bóg może do tego dopuścić, dlaczego milczy, byście im powiedzieli, że taki
nieszczęsnych dziwaków kapłanów, ale Boga po prostu nie brano poważnie. Być może, że fatygowano jeszcze kochanego Pana Boga przy ślubach czy pogrzebach, ale poza tym nie zaprzętano nim sobie głowy, a wszystkie ich kazania beztrosko deptano. W Sodomie mieszkał pobożny mąż imieniem Lot, który co pewien czas ostrzegał, nie wolno tak postępować z Bogiem. Nie sądźcie, że Bóg pozwoli siebie szydzić. Co człowiek sieje, to i rządzi będzie. Odpowiadali mu ludzie, nie żartuj sobie. Przecież nie jesteś kapłanem. Przestań mówić takie głupstwa. Co człowiek sieje, to i rządzi będzie. Żywego dnia o świcie, przed Bóg wyprowadził Lota z miasta, stało się, że Bóg spuścił z nieba na miasto deszcz siarki i ognia. To jest, wiemy, bo przeżyliśmy naloty bombowe. Bóg jednak może dokonać tego bez nalotów. Mogę sobie wyobrazić, jak ludzie wyskakiwali z łóżek, krzycząc do piwnic. Wszyscy schronili się w piwnicach, a wkrótce zaczęło tam być gorące w piecu. Nie można było wytrzymać. Rzucono więc nowe hasło, wszyscy wychodzić. Ludzie wybiegli, ale na dworze padał deszcz, ognie i siarki. Sytuacja była bez wyjścia. Nie mogło wyjść, nie mogło zostać w piwnicach, bo po prostu się duszą. Tak opowiada Biblia, a ja wyobraziłem sobie, wyobraziłem, bo w Biblii tego nie ma, że jest tam taka grupka ludzi światowa, młoda dama, która dotychczas nie mieszała wykonanego Pana Boga w swojej sprawy, starszy pan, który mógł smakując rozpoznawać każdy gatunek czerwonego wina, on też nie miał nic przeciwko kochanemu Panu Bogu, ale Bóg mu był całkowicie obojętny. Mieli porządnie ludzie przyzwoici, regularnie płacący podatki obywatele. Wszyscy mieli swoje mroczne tajemnice, tak jak mają ludzie dzisiejsi. Tajemnice robią się coraz goręcej. Chcą wyjść, a nie mogą, bo na zewnątrz szaleje zniszczenie. Pokarnie ich skrąca, nawet ten starszy głowy pan mówi, ludzie, ten Lot miał rację, Bóg rzeczywiście żyje. I tam się to Adama mówi, tylko jedno może nas uratować, musimy się modlić. Potrafi się modlić. Wtedy podnoszą się ręce tych, którzy dotychczas nigdy nie unosili rąk. Starsi goście ludzie modlili się z podniesionymi górę rękami. I cała piwnica rozśmiewa głosami. Panie, zmiłuj się nad nami, zgrzeszyliśmy, zgarczyliśmy Tobą, ale prosimy Cię, przestań. Przecież jesteś dobry, bo tu jesteś miłosierny. Panie, zmiłuj się nad nami. Słychać było tylko płacz i trzeszczenie ognia, nic więcej. Wtedy ramiona opadły, a dłoń zaciśnęły mi się w pięści. Doznał się mi krzyk. Boże, dlaczego milczysz? I znów słychać było tylko huk do żalów. Mogli modlić się, mogli przeklinać. Póki już nie odpowiada. Istnieje na granica, którą przekracza człowiek. Ludność miasta czy naród, granica umiejętności wobec żywego. Przekroczy się tę granicę i Bóg już więcej nie odpowiada. Gdybyśmy modlili się i przeklinali, czy rozumiecie, że to milczenie Boga było jego najstraszniejszym sądem nad sobą? Bóg nie dał jej mieszkańcom nic więcej do powiedzenia. Gdy patrzę na ludzi w mojej ojczyźnie, na ich kompletną umiejętność wobec prawdy Bożej, którzy przykazał zbawienia, ogromnie mnie zgroza. Że też doczekają chwil, że będą modlili się, będą przeklinali, bo Bóg nie będzie im miał nic więcej do powiedzenia. W Biblii czytamy, że Bóg powiedział kiedyś, chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście. Człowieku, dlaczego milczysz, gdy Bóg cię wywoła? Tak więc milczenie Boga jest jego najstraszniejszym sądem nad nami. A teraz trzecia sprawa. Z dużej odległości nie można nic usłyszeć. Jeżeli mamy uczucie, że Bóg milczy, może to być spowodowane tym, że jesteśmy od Niego zbyt daleko. Niedawno przyszedł do mnie młody człowiek i powiedział, panie pastorze, pan mnie denerwuje. Pan bezustannie mówi o Bogu, tylko się gdzieś spotka, a pan już zaczyna swoje, a ja ani Boga nie słyszałem, ani go nie widzę. Gdzie on przemawia? Ja nic nie słyszę.
Usłyszeć ostatnie słowo Boże.
rozdzielę list do Chetajczyków wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio okres o tym dni przemówił do nas przez Syna. Dawniej przemawiał przez proroków, na przykład przez Mojżesza czy Jeremiasza, a teraz przemówił do nas przez swojego Syna. A wiecie, kto jest Synem Boga? Jezus. Jezus. I znowu wróciłem do mojego tematu. Serce bije mi szybciej, gdy zaczynam mówić o Jezusie. A Jezus jest, tak powiedziano mi kiedyś, Słowem Bożym, które stało się człowiekiem. A Słowo ciało się stało i zamieszkało wśród nas. Zrozumcie, gdy mówił jakieś słowo, to ono wyląduje jak tchnienie. Pokazał swoje słowo stać się ciałem w Jezusie. Jezus jest tym ostatnim słowem Bożym. Czy znacie takie powiedzenie? To moje ostatnie słowo. Przypuśćmy, że chcę wam sprzedać kruby. Wybuchcie się tak naprawdę wcale nie chcą, pomimo pojęcia obrotu krowami. Ale przypuśćmy, że chcę wam sprzedać kruby. Ile kosztuje kruby? Nie mam pojęcia. Ale powiedzmy, że 1000 marek. Wybuchcie to 300 marek, mniej więcej. Na to, że właściwie to powinienem wziąć za 1200, gdyby proponuje, czyli 400, ja na to 1100. I tak planujemy się w ważności oświatu 800 marek. To moje ostatnie słowo. Jeżeli jestem własnym, to trzymam się tego i nie mam nic więcej do powiedzenia. Jezus jest ostatnim słowem Boga. Jeżeli go nie przyjmiecie, to Bóg nie ma wam nic więcej do powiedzenia. Rozumiecie? Ludzie skarżą się, że Bóg nie mówi do nich i pytają, dlaczego on milczy. Mam tylko jedną odpowiedź. Bóg nie ma wam nic więcej do powiedzenia, jeżeli nie chcecie przyjąć Jego ostatniego słowa. Musicie przyjąć Jezusa. Nic innego wam nie pozostaje. Często spotykam ludzi, którzy mówią, że wierzę w Boga, w Jezus. Słuchajcie, Jezus jest słowem, które się stało ciałem. Jest ostatnim słowem Bożym powiedzianym do nas. Muszę wam wyjaśnić, co to właściwie znaczy. Żeby to wyjaśnić, muszę opowiedzieć wam jeszcze o Jezusie. Nic mniejszego dla mnie. A więc wokół Jezusa zebrał się wielki tłum i słuchał, co on mówi. Ale gdzieś na tyłach szczyły się zamieszanie, gdzie krzyczą, biegają. Jezus przestaje nauczać i pyta, co się stało. To stoi się coś strasznego, przyszedł ten do wody. Czy wiecie, co to jest trąd? Człowiek gnije za życie. Choroba wżera uszy, nos, walki, straszne. I ten trąd jest tak zaraźliwy, że nawet oddech chorego jest.
nas całą miłość Boża, do nas uważają w ręce grzechu i ludzie, do nas mówi. Jezus jest Słowem Bożym, który stał się człowiekiem. A ludzie mówią, dlaczego Bóg milczy? Czy Bóg nie przemówił już wspaniale i wyraźnie? Czy to nie wystarczy? Czy to nie Bóg przemówił? Ten Jezus został pewnego dnia ukrzyżowany. Dłoni stopy krzywi tu gwieździami ustawiono krzyż pionowo, a po okolniu się tłum upędzany przez rzymskich żołnierzy. Chodźcie, stańmy i my w tym tłumie pod krzyżem. Spójrzcie na niego, który człowieka na gołgocie pod głową krzyż spoczona pana pełna ran. Pogłowo, który mienie w bolesnej wzgardy dał. Spójrzcie na niego i spytajcie go, dlaczego tu wisi. Odpowie, bo jestem winien przed Bogiem. I on będzie zapłacić za to winę piekło, a nie zapłacę za ciebie tu. Ktoś musi zapłacić. Ja chcę to zrobić za ciebie, a ty umiesz na mnie. Moi drodzy, jako młody człowiek zrozumiałem, że on jest barankiem Bożym, który niesie grzechy świata, również moje. Zrozumiałem, że on pojednał mnie z Bogiem, zapłacił Bogu za mnie i wykupił mnie dla Boga. I wtedy zaniosłem moje serce pod krzyż i powiedziałem, pragnę szukać Zbawiciela, chcę przebywać z nim co dzień, z nim na zawsze pozostawać, za nim iść, jak jego cień. A potem złożono Jezusa do skalnego grobu i przywalono go głosem, że wszyscy żołnierze zaciągnęli warty. Ale trzeciego dnia o świcie zrobiło się tak jasno, przy wybuchu bomby atomowej, tak jasno, że żołnierze, chłopa i jakieś historyczne dzielnice zemdleli. A zanim stracili przytomność, zobaczyli, jak Jezus w glorii zbawił wychodzi z grobu. Opowiadam wam to, powiem. Opowiadam wam to, ponieważ wiem, że ten Jezus powstał z martwych. Ten Jezus, który umarł za nas, żyje. I nie ma nikogo, za kogo by Jezus nie umarł. I ten Jezus żyje i wzywa was, bo on dostanie Słowo Boże. A to, czy wy przyjmiecie, rozstrzygnie o waszym życiu. Dlaczego Bóg milczy? Aż on wcale nie milczy, moi przyjaciele, on mówi, Jezus. A to znaczy miłość, łaskę i miłosierdzie. Przeżyłem wiele strasznych godzin w hitlerowskich więzieniach i podczas bombardowania. Powiem wam, jaką godzinę wspominam jako najstarszy. Zaprowadzono mnie po jakimś bombowym nalocie na podwórze. Spojrzałem w siebie i wyższe przerażenia mówią z mi w kartę. Leżało tam 80 trupów ludzi, których podkopano ze spalonych schronów. Widziałem oczywiście podobne obrazy na polach bitew w czasie I wojny światowej. To tutaj było jednak o wiele straszniejsze. Tu nie leżały żołnierze. Tu leżały zwłoki starych mężczyzn, pracowanych kobiet i dzieci. Dziecięcych ciał wyniszczono duchowo dzieci. A cóż ona miała wspólnego z tą kultową wojną? I tak stałem pośród tych wszystkich zwłok, co tu nie sam, wśród śmiertelnej ciszy, zaczął wołać w sercu: o Boże, gdzie jesteś, dlaczego milczysz? Jak tam słyszałem w duszy słowa, bo byłem tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. To są słowa Biblii, bo sam Bóg powiedział wtedy te słowa do mnie, gdy stałem tam pełny rozpaczy. I pragnę przed oczami duszy zobaczyłem krzyż na Golgocie, krzyż, na który pozwolił wykrwawić się swemu synowi za nas. Nie rozumiem Boga, nie rozumiem kluczu do dopuszczania wielu rzeczy. Istnieje jeden zwiastun, znak, bąk i latarnia morska świadczący o jego miłości. Jest to krzyż Jezusa. Bóg, który nawet własnego syna nie oszczędził, albo za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Tak mówi apostoł Paweł i tak jest. Gdy pod krzyżem Jezusa znajduję pokój z Bogiem, to nie mam już żadnych pytań. Kiedy moje dzieci były jeszcze małe, nie rozumiały nieraz po co on coś robił, bo mówili, on się z pewnością czyni słusznie. Stojąc pod krzyżem Jezusa i znajdując pokój z Bogiem,
jakiś był tam gdzieś zaległy w myśli, Panie, i prowadź sam, a serce mieć przystanie, nie bez bram, a z czyniani kroku nie zrobię, nie. Stąd Ty, mojego Bogu, pomóż mnie. Chciałbym, abyście mogli się śpiewali razem ze mną.